Cześć wszystkim, z tej strony Rose, a dziś mam dla Was recenzję horroru. Mowa oczywiście o filmie Zakonnica, który swoją premierę miał 7 września. Udało mi się pójść nie dość, że w dniu premiery to jeszcze do kina w moim mieście, co jest dość trudne, bo mieszkam w małym mieście i horrory w tym kinie są naprawdę, naprawdę rzadko. Na dwóch albo trzech byłam łącznie z zakonnicą, więc no sami rozumiecie. Muszę Wam powiedzieć, że pierwszym takim zaskoczeniem było to, że ten film jest dość krótki. Trwa półtorej godziny, gdzie obecność jest dłuższa zdecydowanie dłuższa. Trwa dwie godziny coś, a nie półtorej, jak w przypadku zakonnicy. Co jest akurat, wydaje mi się, że na plus, bo i tak moim zdaniem ten film jest robiony na siłę. Um, I czy jest faktycznie potrzebny, to bym się kłóciła. Jest to po prostu historia walaka z filmu Obecność 2. I jeśli oglądaliście, no to powinniście to po prostu kojarzyć. Za scenariusz odpowiada Gary Dauberman, a za reżyserię Corinne Hardy. Ale naszemu scenarzyście pomagał James Wan, który jest odpowiedzialny za obecność i. Inne tego typu rzeczy. I muszę Wam powiedzieć, że nie był to wybitny film z tego roku. Nie że się zawiodłam czy coś w tym stylu, ale No jakoś tak wydawał mi się bardzo dziwny. Przede wszystkim robiony na siłę. I to, co tam się działo, można byłoby na spokojnie przedstawić w 10 minutach, w którymiś z poprzednich filmów. Um, I tu będzie mały taki spoiler. Mamy tutaj do czynienia z opętaniem do tego zakonnicy, a właściwie takim poświęceniem, żeby nie została opętana. A cała fabuła przedstawia się w ten sposób, że jakiś ksiądz zostaje wysłany do. Zakonu, w którym została popełniona, został popełniony czyn samobójstwa i on to po prostu musi wyjaśnić. Pomaga mu w tym niejaki młodziak Francuz, który jest trochę Kanadyjczykiem, w połowie Kanadyjczykiem i siostra, która jeszcze nie miała święceń. I dzieją się tam rzeczy dobrze znane, jak już wcześniej mówiłam, czyli opętanie, czyli trochę egzorcyzmy i walak, który powinien być kojarzony właśnie z obecnością 2. Nie mam jakichś szczególnie negatywnych odczuć, jeśli chodzi o ten film. Oglądało się go całkiem spoko, nie był jakiś. Mocno naładowany, nie wiadomo czym, aczkolwiek muzyka w pewnym momencie zaczęła mi trochę działać na nerwy, bo była trochę za głośna, ale wiadomo, jak nie wiemy co robić, to napieprzamy głośną muzyką, żeby był klimat, oczywiście pseudoklimat. Były sceny, które były naprawdę ciekawe, niepokojące, mroczne czy coś w tym stylu. Ale no było ich dość niewiele i tak jak mówiłam, to na spokojnie można byłoby przedstawić w obecności, albo w obecności 2, albo w jakimkolwiek innym filmie z tego uniwersum, z tej serii. Czy go polecam? Hmm... Dało mu ocenę 6 na filmwebie, Czyli hmm... No można go obejrzeć, ale no szału nie ma, tyłka nie urywa. Nie jest to nudny film. Widziałam o wiele gorsze produkcje, ale też widziałam lepsze. I jeśli mam być szczera, no to ten film w porównaniu do tych, które oglądałam w tym roku, wypada tak bardziej blado niż jakoś barwnie. Ale cóż, no jest to tylko moja opinia, która zapewne się będzie różniła od opinii innych ludzi. Bo obecność jako seria, jako uniwersum jest naprawdę w porządku. Jest fajna. Film bardzo fajnie wszystko wyjaśnia, wszystko fajnie komponuje i jest to po prostu dobrze zaplanowane jako, jako kształt, ale no naprawdę to się dało opisać w filmie, którymś z poprzednich. Ale jak coś jest na topie i na coś jest hype, no to robimy jak najwięcej filmów w tym uniwersum, w tym świecie i po prostu mamy wszystko w nosie, ponieważ tak. Mam nadzieję, że recenzja Was zachęci do oglądania tego filmu. I cóż, słyszymy się w kolejnym filmie. Na razie.